Cześć, tu Tomasz alias Misiek z Motokontrolera. Chciałem zaprosić Państwa na kolejną relację z oględzin samochodu, który nie tak dawno miałem przyjemność przeprowadzać. Było to BMW serii 3 330i X-Drive. Fajna taka kupejka. 2007 rok, 233 tysiące nalotu, 3-litrowa benzynka, 270 koni. Opis pojazdu, jaki zamieścił sprzedający w portalu, na portalu, no to wiadomo, BMW E92, 233 tysiące kilometrów przebiegu, sprowadzony specjalnie dla mnie ze Szwajcarii. Oczywiście bezwypadkowy. Stan według sprzedającego bardzo dobry. Piękne alusy, dziewiętnastki, sportowy wydech, sportowe tłumniki. Jeszcze do tego podobno półroczna gwarancja sprzedającego. I oczywiście sprzedający tutaj kusi też w ogłoszeniu, dla mnie to taka perełka, że posiada własny miernik. Także jeżeli ktoś przyjedzie bez miernika, można sobie użyczonym miernikiem sprawdzić. No i jedziemy zobaczyć, jak to faktycznie wygląda. Na miejscu się okaże. Bezwypadkowy. Test, który tutaj nam klient zlecił, był to test Maxim. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Tradycyjnie przyjeżdżam sobie na miejsce oględzin. No widzę, samochód stoi już pod domem. Wychodzi sprzedający, przywitałem się. Okej, dzień dobry. Tak, no na pierwszy rzut oka samochód wygląda nawet przyzwoicie, ale tutaj te jakieś tam drobne rysy, drobne wgniecenia, no wiadomo, to 2007 rok, ale cena 43 tysiące. Dość sporo jak na takie auto. Zaczynam od kontroli lakieru, kontroli nadwozia, mierniczek, lecimy sobie po kolei, pyk. No i tak, drzwi tam w miarę, no wiadomo, poobijane, porysowane gdzieś tam delikatnie miernikiem, maseczka, maska, no już na masce wyszło, że maska była powtórnie malowana, była tam nawet szpachla położona w jednym miejscu, czyli coś tam było robione. Dalej jedziemy sobie błotniki tył, no i tu się okazuje, że błotnik prawy i lewy, no tam było grubo chyba 1800 w niektórych miejscach miernik nie łapał, także było sporządnie szpachlowane. Sprzedający nie wiedział o tym. Mówię, no dobra, zdarza się, bo on takiego kupił, on go nie sprawdzał, no dobra. Tył, no wiadomo, tam poszpachlowany, tutaj coś porobione. Błotnik prawy, błotniczek pęknięty, bo to są błotniki, prawy przód, pęknięcie takie przy lampie, odpryski już lakieru, jakiś lakier schodzi. No taki, no z daleka wyglądał lepiej, jak się tak człowiek troszeczkę mu przyjrzał, no to już tracił na takim ogólnym wizerunku. No, zrobiłem ten test, spisałem sobie wszystkie, pomierzyłem sobie szczeliny, pomierzyłem sobie grubości. Przyszedłem do oględzin wnętrza pojazdu. Wnętrze pojazdu, no 2007 rok. No, powycierany podłokietnik, kierownica przetarta, no to wiadomo, no to musi to tak być, musi to tak wyglądać, ale mogłoby wyglądać troszkę lepiej, no widać, że był dosyć sporo użytkowany, tak, dosyć, no 233 tysiące, mogłoby się wydawać, że to dużo, ale jak na tą markę, to stan powinien być troszeczkę lepszy. A no i oczywiście jeszcze jedna bardzo, bardzo taka rzecz, która się rzuciła w oczy, bardzo zniszczone boczki drzwi kierowcy. No nie wiem, co tam, kto woził, ale strasznie porysowane, poharatane. Ogólnie takie wnętrze, no ta skórka, no w miarę przyzwoita, oprócz fotela kierowcy, który był popękany, poprzecierany, tutaj już były widoczne ślady takie dosyć grubszego użytkowania. Tył, kanapa tylna przypalona, no dziura wypalona kepem. Panie kiepy tam byle, jakby to powiedział mój kolega.
Brak aktualnej nawigacji, no to auto było sprowadzone jeszcze podobno. Sprzedający go nie zdążył wgrać, no nieważne. No takie wnętrze, no ogólnie średnie, no. Ogólnie średnie, ale do zaakceptowania. Po tej kontroli wnętrza przechodzę sobie do kontroli komory silnika. Sprawdzamy zawsze, jak wygląda wnętrze silnika, czy nie było jakichś uszkodzeń mechanicznych, jakieś śruby porozkręcane. No tutaj w tym przypadku nie było widać nic takiego, żeby było jakieś naprawy. Komora benzyna, no to 3 litrowa benzyna, wiadomo, powinna być czysta, a tutaj się leje spod pokrywy zaworowej. Sprzedający mówi oczywiście, że nie zauważył tego i nic takiego nie widział, a niedawno był na przeglądzie. No ale się lało dosyć grubo. Mówię, ok, no może się to zdarzyć, trudno. Jedziemy sobie po tym wszystkim na stację diagnostyczną, to mówię, zrobię sobie tutaj już taką jazdę próbną. No, samochód odpalił od strzała, wiadomo, poszedł fajnie, no bo to fajnie idzie to autko. Prowadził się w miarę tak dosyć precyzyjnie, bardzo precyzyjnie, nawet bym powiedział, że bardzo sztywno. No ale to pewnie ze względu na to, że był na 19, no szeroki kapeć potężny, 19 cali felga, więc no taki sztywniutki był. No dojechaliśmy na stację diagnostyczną, kontrola podwozia. Na kontroli podwozia kolejny ząg, bo wyciek również po bloku silnika już bardzo widoczny, czyli to z tej pokrywy zaworowej to już musiało się dosyć długo lać. A do tego bardzo widoczny wyciek przy z rozdzielaczu skrzyni, mechanizmu rozdzielacza skrzyni. Z tego rozdzielacza również się lał olej. Nie powinien. Dodatkowo widać było, że była jakaś ingerencja w ten rozdzielacz, osłonę tego rozdzielacza, zresztą też parę innych osłon było porozwalanych od spodu. Osłony tego rozdzielacza były popękane, pomocowane na trytytki. Wiadomo, trytytka jest lepsza niż drut. Trytytki nie żałował. Jest ok, na trytytkę zrobione. No ale ten wyciek, no, według mnie dyskwalifikuje tutaj ten pojazd do zakupu. No, myślę, że usunięcie tego wycieku wiązałoby się z kolejnymi jakimiś dużymi kosztami. No tak samo jak zrobienie tej wycieku na pokrywie zaworowej. Ogólnie spód samochodu, no, lekko taki podrdzewiały, no 2007 rok, no nie ma się co dziwić. Na elementach montażowych, na elementach zawieszenia śruby, no to już widać ślady korozji. Po tym sobie przeglądzie zawieszenia zerknąłem sobie na dokumentację. Dokumentacja do 22 roku, taka w miarę sprawna. Opisy były. Nic specjalnego się nie działo. Komputerowa kontrola również nie wykazała żadnych błędów, aczkolwiek pojawiła się tam czek w wyniku przepalonej żarówki. No ale to drobiazg, bo podobno żarówka się wypaliła akurat właśnie w tym momencie. Zdarza się. To może coś takiego się zdarzyć. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu po VIN, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Po całych tych oględzinach, no tak nie skłaniałem się do tego, żeby wydać pozytywną rekomendację kupującemu, osobie zainteresowanej. Raczej bym odradzał, chyba że ostro negocjować cenę, bo na pewno parę złotych do tego samochodu trzeba by dołożyć, żeby doprowadzić go do fajnego stanu. Dziękuję za oglądanie mojej relacji, zapraszam na kolejne, pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia, Misiek alias Tomek? Pomyliłem? Z motokontrolera. Łapki w górę, subskrybujcie, oglądajcie, komentujcie. Zapraszam do komentowania. Na niektóre komentarze będę starał się w miarę możliwości odpowiedzieć. Dziękuję. Do usłyszenia w kolejnych relacjach. Pozdrawiam.